Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj wykorzystamy do rozwiązania tego równania deltę, czyli zapiszmy, że A jest równe 1, B wynosi minus 4, natomiast C jest równe 4. Deltę wyznaczymy ze wzoru B kwadrat odjąć 4 razy A razy C, no i wszystko co wiemy podstawiamy. Minus 4 do kwadratu to 16, odjąć 4 razy A i razy C, czyli razy 1 razy 4, zatem delta to będzie 16, no bo najpierw mnożenie, uzgadniamy znak, czyli będziemy mieli odjąć, 4 razy 1 razy 4 to 16, zatem delta jest równa 0. Gdy okaże się, że delta jest równa 0, to jednocześnie oznacza, że to równanie posiada tylko jedno rozwiązanie i obliczymy je ze wzoru minus b przez 2a. No to podstawmy. Ile jest równe b? B to jest minus 4, zatem minus b to będzie 4, tak? Bo ten minus zmieni nam znak. W mianowniku mamy 2 razy a, czyli 2 razy 1 to 2, 4 drugie to 2, no i to będzie nasze rozwiązanie. Spójrzmy na podpunkt b. Tutaj a jest równe 1, b minus 4, natomiast c wynosi 7, no i możemy obliczyć deltę. Już popatrzmy tutaj na ten wzór. B kwadrat to minus 4 do kwadratu, czyli 16. Odjąć 4 razy A razy C. Zatem delta to będzie 16. Uzgadniamy znak. 4 razy 1 razy 7 to 28, czyli delta to minus 12. Czyli w tym przypadku delta jest mniejsza od zera. A gdy delta jest ujemna, to oznacza, że równanie nie posiada rozwiązań. No i teraz spójrzmy na podpunkt C. Tutaj także wypiszmy. Najpierw A, czyli mamy minus 4, B wynosi 6, C jest równe minus 1. Delta to B kwadrat odjąć 4 razy A razy C, czyli B do kwadratu to 6 do potęgi drugiej, czyli 36. Odjąć 4 razy A i razy C. No to tak, 36 przepiszmy. Teraz uzgadniamy znak, czyli będziemy mieli odjąć. 4 razy 4 razy 1 to 16. Zatem delta jest równa 20. Zatem tu mamy kolejny przypadek, ponieważ skoro delta jest równa 20, no to oczywiście wiemy, że delta jest większa od zera. No i w takim przypadku najwygodniej od razu wyznaczyć sobie pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 20. 20 to 4 razy 5, czyli mamy dwa pierwiastki z 5. No i skoro delta jest większa od zera, to już wiemy, że to równanie posiada dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie obliczymy ze wzoru minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, natomiast drugie rozwiązanie ze wzoru minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Czyli x1 to minus b, czyli minus 6, odjąć pierwiastek z delty, czyli 2 pierwiastki z 5, przez 2 razy a jest równe minus 4, czyli 2 razy minus 4 to minus 8. No i oczywiście uważajcie, tutaj na przykład tej minus 8 i minus 2 nie można w ten sposób sobie skrócić, ponieważ tutaj mamy odejmowanie, ale możemy na przykład w liczniku wyłączyć minus 2 przed nawias i wówczas w nawiasie mamy 3, dodać pierwiastek z 5, no bo minus 6 przez minus 2 to 3, minus 2 pierwiastki z 5 podzielić przez 2 to pierwiastek z 5, wówczas tu mamy mnożenie. No i teraz możemy to sobie skrócić, czyli będziemy mieli 1, a tutaj 4, czyli otrzymamy 3 plus pierwiastek z 5 przez 4. No i spójrzmy na drugie rozwiązanie, to będzie minus 6 dodać 2 pierwiastki z 5 przez minus 8. No i wyłączymy minus 2 przed nawias, czyli otrzymamy 3, odjąć pierwiastek z 5 przez minus 8, skracamy przez minus 2, no i mamy 3, odjąć pierwiastek z 5 przez 4, to będzie drugie rozwiązanie. No i przejdźmy do podpunktu D. Tutaj także najpierw wyznaczamy deltę, czyli B wynosi 6, a C minus 3. Zatem delta to B kwadrat, czyli 6 do kwadratu 36,
odjąć 4 razy minus 4 razy minus 3. Zatem 36 przepisujemy. Tutaj uzgadniamy, znak będzie minus. 4 razy 4, 16, razy 3, 48. Zatem delta jest równa minus 12. Gdy delta jest ujemna, no to wiemy, że wówczas takie równanie nie posiada rozwiązań. Spójrzmy teraz na podpunkt E. Tutaj także zapiszmy, że A to będzie 1 czwarta, B wynosi 3, natomiast C jest równe 8. Wykorzystamy deltę. Zatem B do kwadratu to 3 do potęgi drugiej, czyli 9. Odjąć 4 razy A razy C. Mamy zatem 9, odjąć 4 czwarte to będzie 1, 1 razy 8 to 8, zatem delta jest równa 1. Skoro delta jest większa od 0, no to wiemy, że będą dwa rozwiązania, więc wyznaczmy sobie już tutaj pierwiastek z delty, no ale pierwiastek z 1 to po prostu 1. Pierwsze rozwiązanie wyznaczymy ze wzoru takiego, no to obliczmy, mamy minus b, czyli minus 3, odjąć pierwiastek z delty, 2 razy a to 2 razy 1 czwarta, czyli 2 czwarte. 2 czwarte po skróceniu przez 2 to 1 druga. Mamy zatem minus 4 przez 1 drugą, czyli minus 4 możemy zapisać jako minus 4 pierwsze. No i kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia, czyli jeżeli mnożymy, to mnożymy przez odwrotność, czyli 2 pierwsze, czyli otrzymamy minus 8. Drugie rozwiązanie wyznaczmy, czyli mamy minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Zatem minus 3 plus 1 przez 1 drugą. Tutaj otrzymamy minus 2 przez 1 drugą. Zapiszmy, że minus 2 pierwsze mnożymy przez odwrotność, czyli tutaj otrzymamy minus 4. Rozwiążmy jeszcze równanie spod punktu f. Czyli a będzie wynosiło 1 czwarta, b jest równe 3, c to minus 8, zatem delta to b kwadrat, czyli 3 do kwadratu 9, odjąć 4 razy 1 czwarta razy minus 8, czyli mamy tak 9, na pewno będzie plus, 4 razy 1 czwarta to 4 czwarte, czyli 1, 1 razy 8 to 8, czyli otrzymamy tutaj 17. Skoro delta jest większa od zera, jest dodatnia, no to wiemy, że obliczamy sobie pierwiastek z delty, czyli mamy po prostu pierwiastek z 17 i będziemy mieli dwa rozwiązania, czyli wykorzystajmy sobie te wzory. Mamy pierwsze minus b, czyli minus 3, odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli 2 razy 1 czwarta to 1 druga. No i podobnie, zapiszmy sobie to jako minus 3 odjąć pierwiastek z 17 przez 1 razy odwrotność, czyli 2 pierwsze, czyli tak, w mianowniku będzie jedynka, czyli mianownika zapisywać nie będziemy, a cały licznik mnożymy przez 2, czyli mamy minus 6 odjąć 2 pierwiastki z 17. No i wyznaczmy jeszcze drugie rozwiązanie, tutaj mamy przygotowany wzór, czyli minus b to minus 3, dodać pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 17, 2 razy 1 czwarta to 1 druga, czyli tutaj podobnie mamy minus 3, dodać pierwiastek z 17 przez 1, mnożymy przez odwrotność, czyli mamy minus 6 plus 2 pierwiastki z 17, no bo 1 razy 1 da nam jedynkę, no oczywiście tego w mianowniku zapisywać nie trzeba, no i mamy dwa rozwiązania.